dopiero zakupione, czy już dzisiaj pojedzone też? Nie, jeszcze nie było jedzone, dopiero będzie. Raczej różnie, ale tak z różą za bardzo nie chcę, więc biorę takie Nutella, toffee, o, coś w tym rodzaju. Próbował pan kiedyś sam smażyć albo robić? A, to nie, moja mama jest cukiernikiem, ale ja raczej do kuchni to się nie nadaję. Dzień dobry, widzę, że się sporo zmieściło tutaj chyba tych pączuszków. 10? 10. Proszę się poczęstować. Nie, ja nie, absolutnie, ale niech pani powie, czy tak co roku ta tradycja jest i czy uda się po parę pączków tak, tłusty czwartek zjeść? Nie byłoby inaczej, jakby nie było pączków. Tak to już jest. Zresztą my takie dwa pączusie, także to wszystko się zgadza. Proszę spojrzeć. Tylko po dwa dziennie, w sensie na tłusty czwartek, czy w tym dniu można więcej? W tym dniu to znaczy, żona sobie zrobiła więcej i ja trochę mniej, bo ona potem nie wie, że na wagę będzie musiała stanąć i zobaczymy, co wówczas będzie. A próbowała pani, czy państwo razem samemu robić pączki? Nie. Ja jestem zaleniwa już. Dzień dobry, widzę, że torba zapakowana pączkami, tak? Tak, dokładnie, pączkami będzie. Czy coś jeszcze oprócz pączków, że na przykład pączki albo faworki? Faworki i te takie małe pączuszki. To co w domu przeważa, pączki czy faworki? I jedno i drugie, w zależności na swój smak. Tylko, że te pączki się zmieniły dużo, są dużo mniejsze. A próbowali państwo sami robić pączki na przykład, po swojemu? Ja kiedyś robiłam, tak, takie swojskie, ale... Lepsze kupowane. Jakim nadzieniem te pączki mają być? Bo jest teraz ich mnóstwo. Tradycyjne takie. Takie różane, takie normalne. Bez przesady, bo teraz jest tyle tego wszystkiego, tych przypraw, tego wszystkiego. Można z tym, ale te tradycyjne są po prostu the best. No, nie mogę państwa nie zapytać. No to uczciwie, ile da się radę w tłusty czwartek zjeść pączków? No podejrzewam, żebym ze trzy na pewno zjadła. Tak lekko. Ja może i więcej, ale trzeba się ograniczać. Same pączki, czy też i inne dobroci się tam znalazły? Same pączki dla całej rodziny. A czemu na przykład nie faworki? Bo u nas jest taka tradycja, że faworki jednak jemy na inne święta, a w tłusty czwartek tylko pączki. Tradycyjne? Czy z takim tradycyjnym nadzieniem z różą, czy też są różne wymyślne nadzienia? Różne wymyślne. Zazwyczaj jednak ta róża też się wkrada na stół, ale w tym roku próbujemy różnych nowych. Jakaś pistacja, jakaś truskawka z wanilią. Uczciwie, ile dzisiaj w tłusty czwartek uda się pani tych pączków skonsumować? Myślę, że 2-3. No to chociaż 4 życzę. Dziękuję. No to teraz ostatnie, najważniejsze pytanie. Ile w tłusty czwartek jest pan w stanie dać rady zjeść pączków? Około 10. Gratuluję. Dziękuję.